Dzień dobry, witajcie kochani, witajcie na kolejnym live'ie. Mam nadzieję, że macie się cudownie i że tak piękne słoneczko u Was świeci dzisiaj jak u mnie. No ale oczywiście tradycyjnie poczekam, aż Facebook Wam pokaże, że jestem live. Ktokolwiek tutaj do mnie przychodzi, to bardzo Was proszę, przywitajcie się, żeby jak najwięcej osób zaraz tutaj do nas przyszło. Moi drodzy, kto ze mną jest i kto tutaj już daje mi znaki w komentarzu? Bardzo Was proszę, dajcie proszę znać. Słuchajcie, poczekam na Was sekundkę. I jeszcze też przy okazji coś przetestuję sobie, zanim tutaj przyjdziecie. Fenomenalnie. Okazuje się, że jutro, w poniedziałek będę mogła Wam zrobić niespodziankę dodatkową. Kto ze mną tutaj jest? Jest Rafał, jest Kamil, jest Asia. O, dzisiaj proszę bardzo, dzisiaj męska tutaj część chyba szybciej z nami się przywitała. Dajcie znaka w komentarzu. Dzisiaj temat bardzo ważny. Jak efektywnie prowadzić biznes? Bez względu na to, w jakiej branży, bez względu na to, w jakiej formie prawnej, podatkowej i tak dalej. Więc dzisiaj będzie temat bardzo, ale to bardzo ważny. Ale zanim pójdziemy do tego tematu, przywitajcie się. Witaj Asiu, Aniu, Ryszard, Marta. Fenomenalnie. Coraz więcej widzę Was tutaj jest. W związku z tym tradycyjnie udostępnijcie też tego live'a. Miejmy nadzieję, że innym przedsiębiorcom również pomoże zrozumieć, na czym polega efektywny biznes. Dzisiaj przygotowałam dla Was 8 punktów w tym temacie, więc zanim pójdziemy dalej, to ja tradycyjnie, słuchajcie, udostępnię to również na absolutnie wszystkie nasze fanpage'e, po to, żeby cała społeczność, również ja, lud, mogła na tego live'a przyjść. Także, moi drodzy, kto ze mną jest? Jest Paulina, witaj Paulina, kto jeszcze tutaj kochani ze mną jest i kto pisze tutaj, z jakiego kraju jeszcze bym bardzo chciała wiedzieć, skąd Wy jesteście. Czy jesteście, moi drodzy, z Polski, czy jesteście z innego kraju, czy tutaj Wielka Brytania, gdzie my. Bardzo Was proszę, piszcie w komentarzu. No dobrze, moi drodzy, moi kochani, na czym polega efektywny biznes? Myślę, że wiele osób ciągle się zastanawia, jak to się dzieje, że jeden przedsiębiorca zarabia większe pieniądze, drugi zarabia mniejsze. Mówiłam już o porównywaniu, że porównujecie się często do tych przedsiębiorców, zastanawiacie się, dlaczego tak się dzieje, że ta osoba po prostu ma szczęście. Też o tym wczoraj mówiłam, bo ja w tych kategoriach niekoniecznie na to patrzę, ale dzisiaj właśnie będę na ten temat więcej mówiła. Mamy tutaj Polskę, tak? Czyli Polska z przewagą, znowu Polska. Mamy UK, kto jeszcze? Polska. Moi drodzy, w związku z tym dzisiaj będzie bardziej narzędziowo, będzie bardziej, myślę, pod kątem biznesu, ale chciałabym, żeby każdy zrozumiał, że tak naprawdę bez względu, jaki biznes prowadzisz i w jakiej formie, efektywność tego, co robisz, jest najważniejsza. I teraz patrząc z perspektywy tego, że mam bardzo dużo też osób tutaj w społeczności, które prowadzą swoją własną działalność jako jednoosobowa firma, prowadzą korporacje, prowadzą trochę większe firmy, gdzie zatrudniają na przykład kilkanaście osób, ale są też liderzy różnych zespołów sprzedażowych. W związku z tym często jest tak, że ja słyszę, a to w sumie nie dotyczy nas. Moi drodzy, bez względu co robicie, ale to coś polega na tym, że za to macie pieniądze, to jest biznes. To jest przedsiębiorstwo, przedsiębiorczość, w zależności oczywiście w jakim aspekcie będziemy na to patrzeć, tak to będziemy dokładnie nazywać. I teraz wiele osób po prostu otwiera firmę, bądź przejmuje firmę gdzieś tam z dziada pradziada, jak nieraz się to mówi. No i teraz często jest tak, że ludzie prowadzą tą firmę w oparciu o takie
wiedzę, czy być może modele, które gdzieś tam ktoś w naszych rodzinach znał. A ja też pochodzę z rodziny, która w jakimś stopniu zawsze opierała się o przedsiębiorczość i teraz modele, które, nie wiem, stosował, powiedzmy, nie wiem, mój tato, kiedy miał sklep, albo jego bracia, którzy działali trochę w innych branżach, ale to też wszystko opierało się o rodzaj przedsiębiorczości, to były biznesy zbudowane w kompletnie innych czasach, na kompletnie innych zasadach, a teraz jesteśmy w kompletnie jeszcze innych czasach i do tego mamy w sumie trzecią wojnę światową w postaci pandemii. A no i właśnie, teraz jak w tym wszystkim się odnaleźć? Jak w tym wszystkim doprowadzić do tego, żeby Twój biznes był efektywny? Kto chce się dowiedzieć, moi drodzy? Proszę w komentarzu mi tutaj pisać, kto chce się dowiedzieć, na czym polega efektywny biznes. No i oczywiście pytanie następujące, czy udostępniliście tego live'a? Bo widzę, że jeszcze wciąż mamy tutaj mało osób, więc proszę Was, żebyście zaprosili Waszych przedsiębiorców, znajomych, albo przede wszystkim, żebyście udostępnili na jakąś lokalną grupę albo na swój Facebook, wtedy ta społeczność też będzie rosła. Tym samym na pewno ewidentnie pomożecie innym. Marta pisze, że chce poznać, a Iza chce poznać. Kto jeszcze chce poznać? Magda też pisze, że chce. Kto jeszcze? Na czym polega efektywny, słuchajcie, biznes? W jednym słowie, jeżeli mogłabym tak naprawdę Wam powiedzieć, to co zawarłam w mojej książce Efektywny biznes, to efektywny biznes tak naprawdę polega na tym, że biznes pracuje dla Ciebie, a nie Ty pracujesz w biznesie, czyli nie jesteś osobą, która tak naprawdę jest pracownikiem tego biznesu. I teraz zobaczcie, jaki paradoks polega. Kiedy otwiera się spółkę, to tak naprawdę ta spółka teoretycznie jest nasza, bo ona nie jest nasza. My stajemy się pracownikiem tej spółki. I teraz patrząc z tej takiej prawnej, z prawnego aspektu, często jest tak, że ludzie nawet nie wiedzą, że prowadzą firmy, których są pracownikiem. Ja Wam muszę powiedzieć, że kiedy zaczynałam 20 lat temu moją pierwszą firmę, to dziełem przypadku nie stałam się pracownikiem mojej firmy. A to dzieło przypadku trochę polegało na tym, że byłam bardzo taka asekuracyjna w tym, co wtedy postanowiłam robić, czyli chciałam być zabezpieczona, zanim zejdę z etatu i zanim założę tą firmę. W związku z tym, będąc na etacie, nie mogłam być pracownikiem firmy, tylko musiałam z automatu delegować moje obowiązki. I to było największe szczęście w ogóle, jakie jest możliwe, ponieważ największym błędem każdego przedsiębiorcy, którego ja spotykam, i mogę śmiało powiedzieć, że praktycznie każdego, to jest to, że nie potrafi delegować zadań. I nawet jeżeli deleguje się te zadania, to tak naprawdę jeszcze ten kontroling jest aż tak, bym powiedziała, agresywnie dosadny, że często jest, piszesz, co ma pracownik zrobić, sprawdzasz, czy zrobił to dobrze i oczywiście podkreślasz, że jest to źle zrobione, bo Ty byś zrobiła inaczej, bo Ty byś zrobił inaczej. I teraz kto z Was tak ma? Ja statystycznie znowu wiem, że tutaj myślę, spowoduje, że wiele osób będzie emocjonalnie zachowywało się po tym live'ie, ale w większości przedsiębiorcy tak mają. Ja jestem właścicielem firmy, ja wiem najlepiej, Ty się musisz nauczyć, Ty nie masz prawa popełnić błędu. Tutaj mówię oczywiście o delegowaniu zespole. Ostatnie moje dwa live'y były poświęcone mniej więcej takiemu małemu wstępowi do tego, co chciałam Wam tutaj dzisiaj powiedzieć na temat właśnie efektywnego biznesu. Ponieważ bycie Zosią samosią nie pozwala Wam delegować. Nie pozwala Wam po prostu w żaden sposób rozwijać firmy i iść. I tak naprawdę paradoksalnie jesteście uwiązani z tą firmą, ta firma nie ma prawa się rozwinąć, ponieważ nie budujecie efektywnie zespołu. W związku z tym, moi drodzy, żeby firma była efektywna, od czego zacząć? Przede wszystkim od konkretnego planu. Czyli punkt pierwszy, konkretny plan, gdzie jestem teraz, gdzie chcę być za rok, gdzie dokładnie chcę, żeby ta moja firma była, jak chcę, żeby ona wyglądała, jaki zespół chcę mieć, a być może jakie usługi albo jakie produkty chcę mieć, czyli plan
To jest coś, co jest punktem wyjścia tak naprawdę każdego projektu. I teraz bez względu, czy to jest jednoosobowa spółka, działalność, czy słuchajcie, duża, ponieważ jeżeli robimy coś w życiu bez jakiegoś planu, to dostajemy od losu coś, co po prostu samo przychodzi. I być może to, co samo przychodzi, jest na tyle dobre i do zaakceptowania, że nie trzeba tego zmieniać. I chciałabym, żeby to było jasne, bo być może nie masz planu w firmie i mówisz sobie, ja nie mam planów, ja nie mam strategii, ja nie mam tego, ale biznes się kręci, zarabiam pieniądze. Super. Tylko pytanie, jakie pieniądze? Jakim kosztem? Jeśli te pieniądze same się kręcą, a ty nic nie robisz i w ogóle nie jesteś w tej firmie, ta firma pracuje dla ciebie, no to rewelacja. Myślę, że takich przypadków na pewno możemy na rynku znaleźć, ale będą ich po prostu małe wyjątki. Dlaczego? Dlatego, że nie ma takiej możliwości, żeby coś samo się wydarzyło. To wszystko jest dziełem planu. Ludzie, którzy planują, odnoszą spektakularne sukcesy. Wiecie dlaczego? Dlatego, że to, co spiszesz i to, co zaplanujesz, to przede wszystkim w procesie planowania używasz dużo swojej kreatywności, używasz marzeń, używasz wizji. Czyli jeżeli ja na przykład zaplanuję sobie, że ja zrobię to i to, to ja tak naprawdę myślę o tym dosyć intensywnie. I wtedy pewnie spotykaliście się nieraz z hasłami, no w sumie pomyślałam o tym albo pomyślałem o tym i to się zadziało. Ktoś do mnie zadzwonił, zaoferował mi, w ogóle taki kontrakt do nas przyszedł. Bo możemy wierzyć w to bądź nie wierzyć, natomiast ja zawsze uważam, że jeżeli pewne rzeczy zaplanujemy, wysyłamy tą energię, to ta energia do nas wraca. I teraz, jeżeli ta energia wraca z czymś fajnym, fenomenalnie. Natomiast jeśli nie planujemy, wysyłamy gdzieś tam energię taką negatywną, temu się udało, ten to ma szczęście, w ogóle to pewnie dlatego, że nie wiem, coś tu kombinuje i tak dalej, to co do nas wraca? Wracają do nas złe rzeczy, wracają do nas, no niestety, takie rzeczy, które w żaden sposób nie pomagają Wam rozwijać Waszej firmy, tylko powodują destrukcję. Więc punkt pierwszy przy efektywnym biznesie to jest plan. Plan na miesiąc, na rok. Ja myślę, że trzeba mniej więcej wiedzieć, gdzie się idzie daleko, ale oczywiście rozkładać to, ja to mówię, rozmieniać to na drobne. Czyli rozmieniać na drobne, rozmień sobie swój główny plan na małe, słuchajcie, peniki, czy tam grosze, jeśli chodzi o Polskę. To w takim układzie, o co chodzi z tym? O to, że podzielisz to na małe elementy i dojdziesz do tego. Czasem ludzie nie wierzą, albo inaczej, nie mają nawet takiego pojęcia, że mogą coś osiągnąć w bardzo dużych obszarach, bo nie pozwalają sobie nawet takich planów zrobić. Pamiętam w zeszłym roku, przed pandemią, kiedy zaczęliśmy Mastermind, to było jeszcze spotkanie na sali szkoleniowej. Jedna moja klientka, pozdrawiam Cię, pewnie będziesz wiedziała, o kim mówię, przyszła do mnie z biznesem. Ten biznes na tamten moment miał trochę powyżej 100 tysięcy obrotu. Ja pamiętam, jak robiliśmy ćwiczenia i ponieważ ja zresztą zawsze pracuję na żywym organizmie biznesu, więc każdy z uczestników powiedział, czym się zajmuje, a ja wyliczałam, kiedy ta osoba mówiła, potencjał biznesowy. Wyliczałam ten potencjał biznesowy na tablicy, ponieważ kiedy ta osoba skończyła, to była kwota. I pamiętam, cała sala zamarła, ponieważ ja powiedziałam, że robisz 100 tysięcy, a Twój biznes ma potencjał kilku milionów. I w pierwszym roku, jeśli wdrożysz to, co Ci powiem, jesteśmy w stanie zrobić milion. I nie zapomnę tego, dlatego że potem było, Pani Aniu, ale jak? Pani Aniu, ale ja nie rozumiem. Pani Aniu, o czym Pani do mnie mówi? I pamiętam, powiedziałam wtedy, chwileczkę, spokojnie, na konsultacji dokładnie wszystkie kroki omówimy, dokładnie Ci powiem, co musimy zrobić i w jakim kierunku pójdziemy. Nie zrobiliśmy miliona w 12 miesięcy, ale zrobiliśmy milion w 13 miesięcy. I teraz, gdyby ta osoba nie pozwoliła sobie uwierzyć, że firma ma taki zasób, gdyby ta osoba nie posłuchała mnie i tego miliona nie podzieliła na konkretne etapy, narzędzia, rzeczy, które mamy wdrożyć i gdyby nie analizowała i nie wdrożyła tego z zespołem, to przypuszczam, że firma samoczynnie dalej by zrobiła 100 tysięcy.
Dla jednych 100 tysięcy to jest dużo, pół miliona polskich złotych, dla innych mało, a jeszcze dla innych w ogóle może być bezpłciowe, jeżeli tak mogę powiedzieć, czyli może być bez znaczenia. Natomiast jeśli poświęcasz swój czas, jeśli pracujesz 40 godzin w tygodniu i jeśli masz zarobić milion albo masz zarobić 100 tysięcy, no to którą kwotę wybierzesz? No zadaj sobie pytanie, którą kwotę wybierzesz przy tym samym nakładzie, jeżeli można zarobić 10 razy więcej, przy tym samym nakładzie z pracownikami, logistyce i tak dalej, i tak dalej. No właśnie. I teraz stąd też efektywny biznes polega przede wszystkim na tym, że ty masz mieć plan, ale do tego punkt drugi, musisz mieć konkretną strategię, jak dojdziesz do tego planu. Bo ludzie planują, kupują przepiękne, słuchajcie, planery, kalendarze w styczniu. Planują w ogóle mnóstwo rzeczy na cały rok, ja zrobię na przykład tyle czy tyle w grudniu tego roku, bo ludzie, inne osoby mówią, chcesz to zrealizować, to oczywiście plany muszą być jakie? Konkretne, mierzalne i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym tego jednego narzędzia myślę, że już nauczyliście się chodząc po różnych webinarach, szkoleniach i live'ach, ale to nie jest wszystko. To nie jest najważniejszym elementem sukcesu. Najważniejszym elementem sukcesu, żeby zrealizować ten plan, jest strategia. Czyli jaką strategię przyjmiemy na tą sprzedaż, żeby zamiast 100 tysięcy na koniec roku był milion, żeby było 100-200. I teraz dla nie każdego sukcesem będzie milionowy obrót. Dla wielu osób może być sukcesem 100-200 tysięcy, 50 tysięcy. Wiele razy Wam to powtarzałam. Nie porównujcie się do nikogo. I ponieważ nie jesteście w butach osoby, która zarabia tyle, czy tyle, czy tyle, to nie wiecie, ile to jest i czy to by było dla Was dobrze. To Wy zaplanujcie, ile dla Was jest dobrze. Ile dla Was tak naprawdę, ile, nie wiem, pieniędzy, obrotów może zmienić Wasze życie czy Wasz biznes. Zapytajcie siebie samych i na tej podstawie układajcie strategię. Zaraz zobaczę, co Wy tutaj piszecie. Nie wiem, czy wraca energia, ale kiedyś coś zaplanujemy, podświadomie wyszukujemy rzeczy. Na pewno. To prawda, plan i pomysł oraz marzenia to daje sukces. Dzień dobry. Ludzie planują, kupują i często rzucają w kąt. Plan i realizacja strategii doprowadza do celu. Magda, no właśnie. Czyli zobaczcie, ponieważ tak dużo planerów się sprzedaje, ludzie planują, ale nie realizują, bo nie mają strategii, nie mają przede wszystkim punkt trzeci, odpowiedniej polityki finansowej. Teraz zobaczcie, chcemy zarabiać 10 razy więcej, ale nie robimy nic, nie planujemy marketingu, nie planujemy polityki cenowej, nie planujemy strategii sprzedaży. Jak chcecie zarabiać więcej, jeżeli nie inwestujecie w firmę, jeżeli nie inwestujecie być może w swoje kompetencje? Nie ma czegoś takiego, a ludzie co robią? Otwierają firmę, firma zaczyna zarabiać tyle, żeby pokryło rachunki i ludzie wyciągają wszystko, żeby pokryć rachunki i co? I jest dupa. Dlaczego? Dlatego, że firma, której nie inwestujesz, której nie planujesz, której nie rozwijasz, zaczyna Ci upadać po roku, dwóch, trzech. I dlatego statystycznie niestety tak dużo firm upada przed piątym rokiem od otwarcia, bo ludzie nie edukują się w aspektach finansowych. Firma powinna być zabezpieczona finansowo, ale również przede wszystkim to, co istotne, powinna mieć strategię pozyskania nowych klientów, strategię cenową. Ceny nie powinny być dziełem przypadku, a wiele osób prowadzących biznes, kiedy pytam, skąd są te ceny, no na podstawie konkurencji, albo na podstawie, no w sumie to tak sobie pomyślałam, że tak sobie zrobię, bo to nie będzie za drogo dla klientów moich. Moi drodzy, jeżeli nie będziecie mieć odpowiedniej polityki cen, sprzedaży, marketingu, rozwoju całej firmy, to nie będzie efektywnego biznesu. To Wasz biznes będzie Was utrzymywał, płacił tylko za Wasz etat, czyli będzie płacił za Waszą pensję. Firma, która jest efektywna, to jest firma, która a. pracuje dla Was, kiedy Wy nawet nie pracujecie, b. a firma, która ma nadwyżki finansowe, które możecie inwestować w różne rzeczy, tudzież rozwój bardziej marki, tudzież w rozwój Wasz, a tudzież na przykład w inwestycje, nie wiem, w nieruchomości albo w jakieś inne portfele finansowe,
ponieważ efektywny biznes polega na tym, że jesteś zabezpieczona czy zabezpieczony w kilku obszarach. Ja pamiętam, kiedy 20 lat temu zaczynałam swoją firmę, bardzo dużo mówiło się, że prywatne emerytury są niewarte, że nie ma sensu odkładać pieniędzy i tak dalej. Dzisiaj, kiedy patrzę na to, jak przez 20 lat odkładałam na tą emeryturę i tak naprawdę dziś już mogłabym na tą emeryturę kompletnie przejść, to wiele osób się zastanawiało, a po co ja wolę polecieć na wczasy jakieś i tak dalej, i tak dalej. Ja też latałam na wczasy. Być może ciut mniej, być może, nie wiem, niż ktoś dwa razy w miesiącu. Mi się tak zdarzało, że często podróżowałam nawet raz w miesiącu, ale ja zabezpieczałam siebie i zabezpieczałam tak naprawdę moją przyszłość na taką sytuację, jaka jest dzisiaj, czyli sytuację pandemiczną. I teraz, jeśli wasz biznes jest na to przygotowany, to znaczy, że też prowadziliście efektywny biznes. W przeciwnym wypadku, to co jest istotne i ważne, trzeba mocno się teraz zastanowić, jak to zmienić, bo świat nam pokazał, że się zatrzymał i być może zatrzyma się jeszcze nie raz. W związku z tym nie łudźmy się, że to się skończy i wszystko wróci do normalności, bo pokazano nam, że tak naprawdę jeden wirus może zamknąć cały świat. To co będzie, kiedy będzie dwa wirusy? Odpowiedzcie sobie na to pytanie. Jak jesteście na to przygotowani? I teraz tu nie chodzi o to, żebym ja siała jakieś czarnowidztwo. Tu chodzi przede wszystkim o to, żebyście dzisiaj otrząsnęli się z tego, co jest, przestali patrzeć na to, co się dzieje w telewizji, skupili się na waszym biznesie, przestali patrzeć, co wam mówią, co macie robić, co macie nie robić i skupili się na tym, co trzeba w waszej firmie zrobić. Jak wykorzystać tą sytuację paradoksalnie do waszego biznesu? Czyli to, co kolejne jest, powiedziałam już wszystkie po kolei prawie kroki, które dla was tutaj przygotowałam. Na sam koniec jeszcze zostawiłam oczywiście, jeśli chcecie mieć efektywny biznes, musi być marka tego biznesu budowana. I teraz ta marka może być budowana właśnie w pojęciu, słuchajcie, marki firmy, może być również budowana w pojęciu marki osobistej. I a propos marki osobistej, zaraz wam wkleję, widzicie, znowu sobie nie przygotowałam, ale zaraz tutaj znajdę to, co ważne, zaraz wam wkleję do personal brandu, do szkolenia, które poprowadzę w tym miesiącu, 25, słuchajcie, szkolenie całodniowe, szkolenie, które będzie pokazywało właśnie, jak budować tę markę, w jaki sposób tak naprawdę cały proces zrobić, bo ludziom się wydaje, że budowa marki to jest robienie live'ów na internecie. Wiele osób, które do mnie przychodzi, to mi mówi: Pani Aniu, ale ja nie chcę albo boję się robić live'ów. Budowa marki to nie jest robienie live'ów. Chciałam Wam to powiedzieć bardzo, tak bym powiedziała, dobitnie. Jeśli ktoś Wam tak powiedział gdziekolwiek, to zapomnijcie, budowa marki to jest cały proces złożony. To jest taki proces, w którym trzeba dokładnie zaplanować strategię rozwoju firmy i w oparciu tego zaplanować, jak ta marka będzie budowana. Jeśli do tego możemy dołożyć budowę marki osobistej, to jak najbardziej. Robienie live'ów na internecie to jest sposób komunikowania marki, to jest sposób, w jaki sposób komunikujemy to, co robimy. Natomiast to nie jest, a moi drodzy, żeby była jasność, to nie jest w żaden sposób budowa marki. Budowa marki musi mieć pewną strategię. Wiele ludzi po prostu to bardzo miesza. Więc jeżeli ktoś z was pracuje na etacie, ma firmę, ma korporację, ma bardzo dużą firmę, nie wiem, trochę mniejszą jak korporację, ale to już nie taka jedno-dwuosobowa, albo pracuje na etacie, to szkolenie, moi drodzy, jest dla was. To szkolenie całodniowe, w którym przez cały dzień pokażę wam, na czym polega w ogóle budowa marki, jak powinniście tą budowę marki zaimplementować do rozwoju waszej firmy, czy do waszego zespołu, jeżeli jesteście liderem jakiegoś zespołu, czy jeżeli jesteście na etacie, jak budować markę, żeby firmy największe w waszej branży wyszukiwały was i chciały was zatrudnić za 2-3 razy większe pieniądze. Bo wiele osób pracujących na etacie nie robi nic ze swoją marką, a potem się zastanawia, dlaczego inni to po prostu dostają propozycje pracy, a my nie dostajemy żadnych. Także moi drodzy, na budowę marki zostało tylko kilka biletów. Większość już została wykupiona. Macie promocję teraz chyba do 14.
Ostatnią promocję, moi drodzy, 199 funtów, około pewnie w przeliczeniu, w zależności jak tam funt stoi, 1000 zł w Polsce. I teraz ktoś się zapyta, czy tak dużo pieniędzy inwestować na szkolenie. Moi drodzy, moi klienci, kiedy budują marki, zarabiają miliony po roku współpracy ze mną. I ja już mam takich przykładów bardzo dużo. Inni zarabiają 10-15 razy więcej, zanim do mnie przyszli. Więc jeżeli ktoś mnie pyta, czy to szkolenie jest warte 200 funtów? Nie. Ono jest warte przynajmniej 10 tysięcy funtów. Ale ja Wam go oddaję w takiej kwocie, ponieważ chcę, żeby jak najwięcej ludzi pozwoliło sobie na zarabianie więcej pieniędzy. I teraz można wydać taką kwotę, czyli 10 tysięcy, budując markę z kimś, kto robi to profesjonalnie. Można na początku wydać 199 funtów na szkolenie u mnie, po to, żeby poznać schematy, żeby się zastanowić, zaplanować i wdrożyć pierwsze elementy. Wczoraj miałam rozmowę z klientem, który dostał wiele wskazówek ode mnie na pierwszej rozmowie. I słuchajcie, jakby konkluzja tego była taka, że przez kolejne 3 miesiące są fully booked. A dlaczego? Dlatego, że pierwsze podstawowe elementy marki zostały wdrożone. I teraz możesz dalej być tu, gdzie jesteś, możesz zmienić swoją firmę czy swoją markę osobistą w kompletnie innym schemacie. I teraz pytacie mnie, czy budowa firmy, w sensie budowa marki, firmy i osobista, to jest to samo. Schematy, narzędzia, planowanie jest identyczne. Różnica tylko jest taka, moi drodzy, że podchodzimy do tego jakby przy marce osobistej w troszeczkę innych elementach tworzenia jej. Więc ja będę te różnice Wam pokazywała. Więc jeżeli ktoś jest właścicielem firmy, czy pracuje, powiedziałam, na etacie, czy ma swój zespół na przykład i chce budować markę jako lidera na rynku, to szkolenie jest dla Was. Czy będzie coś dla budowania marki osobistej dla osób pracujących w MLM? I za, jak najbardziej, ponieważ budowa marki, zresztą chyba jak oglądacie moje live'y, to widzicie, że informacje, które ja Wam podaję, one są uniwersalne, bo one mogą być włożone do różnych modeli biznesowych, dlatego też jeśli chodzi o właśnie osoby w MLM-ach budujących swoje struktury, no to największym błędem Waszym, moi drodzy, jest to, że nie budujecie marki jako lidera, a tylko i wyłącznie spamujecie na internetach i ludzie mają dosyć spamowania Waszych produktów, Waszych tak naprawdę rzeczy, których robicie. Więc jeżeli chcecie nauczyć się robić to dobrze, trzeba nauczyć się budować markę, trzeba odwrócić ogon i zrobić tak, żeby klienci pytali, a przepraszam bardzo, ale jakie Ty produkty masz, bo mnie zainteresował ten czy tamten. No i w tym momencie, żeby to robić, to tylko i wyłącznie skupiamy się na budowie marki. Czy są jakieś bezpłatne konsultacje dostępne? Weroniko, a powiedz mi, czy Ty pracujesz za darmo? Moi drodzy, pytacie mnie o takie rzeczy. Ja poświęcam każdego ranka godzinę swego czasu. Ja za godzinę liczę 420 funtów w tej chwili, więc daję Wam wartość każdego dnia o wartości tak naprawdę 420 funtów. Mało tego, mnóstwo postów i materiałów i vlogów za darmo. Nie konsultuję za darmo. Nie jesteśmy jeszcze charity. Moim marzeniem kiedyś jest mieć charity, w którym będą pracować ludzie i będą wspierać za darmo, natomiast ja uważam, że wiedza dostawana albo dawana za darmo ląduje w koszu, bo jeżeli coś nie kosztuje, to nie jest wdrażane. Takie jest moje zdanie, dlatego też w zeszłym roku w ogóle webinary robiłam kompletnie za darmo. Dzisiaj trochę zmieniłam strategię, ponieważ ludzie nie dość, że zapisywali się, to nie przychodzili, czyli nie było szacunku, blokowali tym samym webinar. Ludzie, którzy naprawdę chcieli się rozwijać, nie mogli już wejść na niego, więc ja zmieniłam kompletnie strategię i nie wrócę do niej. Daję Wam absolutnie wszystko, co mogę tutaj na live'ach i jeżeli ktoś chce już podnieść obroty, to wystarczy, że przesłucha sobie z ostatniego słuchajcie roku live'y i podniesie swoje obroty. Wystarczy moje live'y przesłuchać, wszystkie, ponieważ mam bardzo dużo takich klientów, którzy przyszli do mnie na konsultacje, nie było ich stać, ale ponieważ słuchali live'y, wdrażali do swojego biznesu każdego miesiąca, to potem ich było stać, ponieważ podnieśli sobie obroty z tych darmowych materiałów, a tak naprawdę w ostatnim roku. Gdy za coś zapłacimy, lepiej to wykorzystujemy. No niestety tak jest, dlatego też, moi drodzy,
Można sobie kupić tańsze produkty w postaci e-booka, można sobie kupić tańsze produkty w postaci kursów, jakie są na mojej stronie. One naprawdę nie kosztują dużo. Też mogłabym za nie zdecydowanie więcej liczyć, natomiast nie robię tego, bo wiem, że nie każdego na to stać. Więc ja mam bardzo taką drabinę cenową dla osób, które zaczynają, dla osób, które w ogóle nie mają finansów, czyli w postaci live'ów. Jak wejdziecie na Excellence Veil na YouTube, tam są też moje vlogi, materiały, wywiady z klientami. Z tego można się uczyć. Wystarczy to przesłuchać i z każdego materiału zapisać lekcje i wdrożyć do swojego biznesu. Także możecie zasubować kanał na Excellence Veil. Jak tylko się uspokoi u nas pandemia, będę więcej nagrywała też tam materiałów za darmo dla Was. Natomiast tymczasem przypominam Wam, personal brand 190 funtów zamiast 350. Cena rośnie, jak widzicie, w związku z tym, jak ktoś jeszcze się zastanawia, to moi drodzy, nie zastanawiajcie się, zostało tylko kilka miejsc, ponieważ jest to warsztat, a ja na warsztacie chcę mieć po prostu małą grupę. Ostatnio na szkoleniu sprzedażowym było 2 razy więcej osób niż planowałam. Daliśmy radę, ale więcej tym razem nie chcę, ze względu właśnie na to, że jeżeli grupa jest taka, jak sobie zaplanuję, to wtedy więcej wdrożycie. Pamiętajcie, że to szkolenie jest na Zoom. Ono jest jakby na żywo, to znaczy, że będziecie budować od razu plany Waszej firmy, czy personalnej marki, czy będziecie to łączyć i od razu będziemy interaktywnie nad tym pracować, czyli kamery będziecie włączać i będziemy rozmawiać, czyli po kolei, tak naprawdę po tym szkoleniu wyjdziecie z gotowym planem budowy swojej marki. Także moi drodzy, jeszcze raz Wam tutaj wklejam link i mam nadzieję, że dzisiejszy live był dla Was pomocny. Dajcie mi bardzo znać, czy macie jeszcze jakieś pytania. Jeśli nie, to uciekam. Słuchajcie, jeszcze jedna rzecz. O godzinie 10 będę miała live z Gosią Kurzępą na temat nieruchomości, więc będziemy troszeczkę omawiać, co się dzieje w nieruchomościach, jak również właśnie efektywnie budować biznes po to, żeby mieć plany inwestycyjne i żeby inwestować w swojej firmy. Wiecie, jakie problemy mają moi klienci teraz? Moi klienci mają problemy, że muszą optymalizować podatki, muszą po prostu przygotowywać się do różnych aspektów z tym związanych, ponieważ ich firmy tak urosły i wchodzą na takie poziomy, gdzie zmieniają się aspekty prawne, więc bardzo dużo z nich musiało konsultować to z prawnikami, z księgowymi w ostatnich miesiącach, a to oznacza, że budują efektywne biznesy. No i właśnie, będziemy mówić o nieruchomościach za pół godziny z Gosią. Także jeżeli jeszcze macie czas, to oczywiście zapraszam na tego live'a, będzie na czekajcie, zaraz Wam powiem, żebym tutaj zaraz nie dała plamy, gdzie będziemy, na Fairhouse Investment będziemy, słuchajcie, widzieć się o godzinie 10. Także zapraszam Was oczywiście i moi drodzy, do usłyszenia, do kolejnego live'a. Pozdrawiam Was.